Siema nerdo, kochani. Dużo ludzi teraz troszkę zwaliło, o co tu chodzi. Ale ja sam nie wiem, o co chodzi. Chciałbym wam przedstawić taki pojazd tutaj. Na razie jakieś malunki. O. Ale będzie dobrze. O co chodzi? To jest jakiś tam Harley. Harley jest jakby w moim wykonaniu. Koła są jak zwykle duże, dostępne. Tak zwane 23 cale od żużla. Przód jakby oryginał, nic nie zmieniany. Chodzi o koło. Przód to jest taka moja replika. Wzór taki JD. Model D może. Kierownica a la Board Tracker, też oczywiście w moim wykonaniu. Zbiornik, jakaś tam rzeźba do dokończenia, zresztą widać, tu są spawy dopiero zrobione, jakieś włączenie. Silnik model D, L, zresztą widać, numerek siedzi. Tu docelowo jest prądnica duża. Duża, wielka, gdzieś tam się znajduje. O, pokaż się, no tam myślę, że prądnica. Tej prądnicy nie będzie, bo ona wygląda jak tak kutasowo trochę tutaj. Zresztą do sportu, po co prąd, nie? Tylko zapłon i dzida na tłoki, nie? Skrzynka tam na prąd. Jakieś sprzęgło, jakieś podnóżki się zrobi. Siedzenie typu Dariusz. Błotnik jakiś tam dopadłem na bazarze z dwóch, bo tu jest gdzieś przecięty, zrobiony jeden długi, na rozmiar trochę pasuje. Co dalej tu widzimy? Rama była krzywa, krzywa, totalnie krzywa. Te wszystkie rzeczy musiałem odbudować, były zalane jakimś glutem. Tutaj tak samo, wszystkie te skówki, co widzicie. Katastrofa, nie? Rama była krzywa, przesunięta w główce o jakieś tam 7 do 8 cm albo i więcej nawet. Nie było to do zmierzenia. Tak to wygląda. Wydech mojej produkcji. Bardzo ładny. 2 w 1 kiełbasa. Mija się z kopaniem. Także jest petarda. Silnik jest do remontu generalnego. To jest druga strona, już bez napisiku. Zresztą widzimy, że to była druga komora jakby od JD. Ale już jej nie ma. To też będzie wypełnione, będzie zmienione. Tak to wygląda. Od dołu, od góry. Taki archaiczny, taki trochę rad styl, taka szopa styl. Może tak zostanie, ja bym tak chciał, żeby zostać. Zębatka jest oczywiście tylko docelowo założona, żeby zosiować to wszystko, żeby tu ładnie łańcuch zobaczyć, czy pójdzie po linii, poszedł. Jeszcze się zrobi tulejki. Zresztą zębatka będzie dużo większa, będzie od żużla. To ma być taki speed żużel. No. Gazik siedzi. Ładnie chodzi przód. Przód już sprawdziłem. Na glebie ładnie sobie chodzi, fajnie się to prowadzi. Także to, to fajnie wygląda, nie? No tak myślę, że to się uda. Myślę, że klient będzie zadowolony. Pozdrawiamy pana Macieja. Wszystko tu ładnie przodem siedzi. W główce oczywiście są już łożyska. Tu są wszędzie łożyska. Gaźniczek jakiś tam działa, właśnie gazik zrobiliśmy, gazik będzie sobie gazował, linkę trzeba zdobyć. No i tak to wygląda, kochani. Mam nadzieję, że taki mały filmik z posunięciami jakimiś, coś się dzieje, coś człowiek robi, żeby nie zwariować w tym domu, nie? Ile można siedzieć zimą w domu. Także tak to wygląda. Kochani,
Zapraszam jak najbardziej do oglądania mojego kanału. No co wam powiedzieć, dużo więcej. Zobaczymy, co powie klient na to, nie? Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. Że zobaczy postępy. Może te parę złotych wpadnie. No nie wiem, jak to będzie. Tak naprawdę tutaj nic nie było. Nic, absolutnie nic nie było. Była rama, która była krzywa, połamana. Co? Kół nie było, przodu nie było, zbiornika nie było, siedzenia nie było. Goła rama i silnik i skrzynia. Jeszcze daleka droga do tego wszystkiego. Ale wizualizacja jak najbardziej, prawda? Działa to. To jest petarda. Mam nadzieję, że na dworzu będzie super. Będzie taki, kurde, ścigacz z lat 30., 20., nie wiem. Cibor Tracker. Na razie mi się podoba ta linia. Co wy o tym sądzicie? Możecie coś tam napisać? Możecie ewentualnie coś skomentować? Może wam coś się nie podoba? Może coś zmienimy? Jesteśmy otwarci na wszystko. Także bierzemy szlifiery i zapierdzielamy. I to ostro. W ogóle nie dyskutujemy z ludźmi. Ja wiem, że to nie jest oryginał. Wiem, że nie będzie oryginał, ale może być jakiś tam jak najbardziej fajny projekt. Także myślę, że będzie się podobał. Mi się podoba. Fajnie. Super. Dzięki wam. Na razie.